Podpisanie dzisiaj umowy pomiędzy Chmurą Krajową a Google Cloud jest spełnieniem moich marzeń przed kilku lat, aby utworzyć polską chmurę, która umożliwi transformację polskich firm, setek tysięcy polskich firm małych, dziesiątek tysięcy firm dużych do rozwiązań cloud computing. Zaczęliśmy rozmowy z największymi graczami na rynku światowym po to, żeby uzyskać najlepszy zakres usług chmurowych, który jest dostępny na świecie. Google uzupełni naszą ofertę chmury krajowej. Uzupełnimy ją o takie nowoczesne usługi jak machine learning czy AI, czy bardzo zaawansowana analityka danych. Region Cloud Warszawa to właśnie dedykowana infrastruktura, która jest częścią wielkiej globalnej platformy Google Cloud, która będzie zlokalizowana w Warszawie. To jest dokładnie to samo, co powstało wcześniej we Frankfurcie, w Zurychu czy w Helsinkach. To trzy niezależne strefy, w których będą pełne nasze wyposażenie, czyli serwery, nasza własna sieć, nasze własne oprogramowanie. Będą one służyły polskim firmom, które chcą mieć większą kontrolę nad tym, gdzie znajdują się ich dane. This represents the next phase in our investment here in Poland and in the ability to help both small companies and large companies, entrepreneurs and executives in large companies to transform their businesses using the latest digital technology. Podpisanie strategicznego partnerstwa z Google Cloud ma bardzo duże znaczenie dla przyspieszenia projektu implementacji usług chmurowych w Polsce. Czujemy się ojcem, matką, rodzicami tego przedsięwzięcia. W Polsce mamy dużo firm bardzo dynamicznych, bardzo innowacyjnych, które kreują fajne produkty. I teraz te firmy, żeby przyspieszyć, żeby potrafić wykorzystać swój potencjał także w skali globalnej. Korzystanie z rozwiązań cloud computing w Polsce będzie się wydawało tak naturalne, jak korzystanie dzisiaj ze smartfonów.